gdzie oni powiedzieli, że nie chcą, bo ja nie wiem, jestem brzydki, żebym tu stąd się wyniósł, że tu nie mam prawa bycia, utrudniają mi z dojazdami, utrudniają mi z wszystkim, co dali w 2000 roku. Do 2006 sytuacja układała się pięknie, nagle nie wiadomo z jakich przyczyn akcja z ich strony, że nie będę tu działał, tak kierownik tu stwierdził przy świadkach, że nie będę tu działał, że tu nie będę istniał na górze. A przepraszam bardzo, może nie politykujmy tutaj, proszę Państwa, zanim się tym, co się mamy zająć, nie wnikajmy, bo to jest subiektywne odczucie, ja bym zupełnie coś innego powiedzieć na ten temat, ale nie będę mówił, bo nie ma czasu. To nie jest moja rzecz, wycieku był przy samym budynku. Przy budynku nie ma żadnego wycieku. Stwierdzali sanepid, były wszystkie organy ścigania, pan kierownik wezwał na mnie, nikt nie stwierdził, że z mojej strony jest wyciek. Po prostu są to pomówienia, ja do tego się nie przyznaję. Mogli zrobić odkrywkę, skąd to idzie, jak to jest woda glinna, to jest woda zepsuta, to nie jest ściek. Można wziąć do próbki, można ją zbadać, jest bezwonna, jest woda czysta. I tutaj właśnie ona siedzi, dlatego się zepsuje. Poniżej PKL-u wczoraj tak mi się udało, bo chodziłem patrzeć, gdzie są grzyby. Podobny odczyn ma poniżej garaży. I to też jest moje ścieki? Poniżej garaży. Tak za chwileczkę może tam przejdziemy. Potem sobie oglądamy. Niewykluczone, bo one tam się mają od tego czasu. Jak już w takim fajnym gronie jesteśmy, to może bymy też przeszli do oczyszczalni PKL-u, która są, ale... No jest to nie fajnym, nie fajnym nie gronie, ja wiem, ale ja to co wiemy, jest grono piękne, wszyscy są. Wniosek, będziemy już. W 2000 roku, tak, mam, już przyszła kanalizacja do PKL-u, na PKL-u przed studzienką w kierunku wezwał siłę, wykopali, odcięli mi, zapiankowali rurę i oni niszczyli moje mienie, mam tu dokument, w którym wynajęli firmę budowlaną i pracownik zniszczył moje mienie. Więc ja nie miałem wyjścia, bo ja kredyt muszę spłacić, muszę rodzinę utrzymać i moje dzieci muszą żyć. Bo tak, można pompować też na pewno. To musi przenikać. Przenikało kiedyś tutaj na dole. Czy jest co najmniej 3 lata. Tu jest tylko dno takie, które by... No, tak, tylko dno jest. I tylko w tej budynie są miejsca. Tam są połączone ściany, połączone przy kierowniku. Tak. Kierownik mówi, że ja pompuję, a to są zdjęcia kierownika, które mają spice i szlafy. Proszę bardzo. Ale po co te szlafy? No nie wiem po co, to są pana szlafy. Po co te szlafy? Z PKL-u, proszę bardzo. Główna stacja kolei linowej w węże. No to chyba pan nie mówi, plastyki. No ja nie wiem czym są. Szlafem tym. No to nie wiem czemu chowacie przede mną, jak ja wyjeżdżam. Spieszymy po toalety PKL-u. Tu są toalety, gdzie turyści będący w górach mają się załatwić. Cały sezon letni one są nieczynne. Chodzą turyści, kubkę robią taką ładną, krzaki dla ekologii.